KSW66. Borys, witamy serdecznie i od razu pierwsze pytanie, czy liczyłeś, ile minęło dni, miesięcy, lat, odkąd ostatnio miałeś pas mistrzowski na biodrach? Nie liczyłem, a może ty liczyłeś? O KSW37 obstawiam, czyli walka z Johnem McGuire'em, jeżeli się nie mylę. No wtedy byłem na pewno mistrzem, ale... Jeszcze na narodowym byłeś mistrzem. Jeszcze jak z Mamenem to byłeś mistrzem. Tak, na narodowym też byłem mistrzem, bo to był catchweight, nie? No, także właśnie ciężko mi to w sumie też tak określić, kiedy, co i jak, bo nieraz był jakiś catchweight, nie jakaś zwariowana walka, także ciężko mi to w sumie powiedzieć. Nie myślę o tym w sumie, kiedy byłem, bo chcę być. A myślałeś o tym, takie jakieś podsumowanie zrobiłeś w swojej głowie, czy to za dużo czasu minęło do tej ponownej walki o pas, czy tyle czasu po prostu musiało minąć? Nie myślę w ogóle takimi kategoriami, bo nie wiem, jaki to miałoby mieć cel. Chodzi o tą drogę, którą przebyłeś, czy po prostu tego wszystkiego nie dało się zrobić w krótszym czasie, czy tak po prostu miało być? Nie roztrząsam tego w ogóle. W takim razie o tych przygotowaniach. No jeżeli chodzi o poziom motywacji, no to u was w klubie nie trzeba go w ogóle szukać. On leży w każdym kącie klubu, w szatni, na macie, w klatce. W takim razie powiedz, jak to zrobić, żeby się nie przemotywować, nie przepalić i cały czas stąpać po ziemi. Wiesz co, to nie jest też tak do końca. No bo wiesz, my trenujemy tak naprawdę, oczywiście mamy... Nie chcę zabrzmieć tutaj zbyt bezczelnie, ale myślę, że jedną z najlepszych możliwości na świecie do trenowania, jeśli chodzi o kategorię lekką, bo naprawdę w tej kategorii lekkiej to gdzie się nie rozejrzysz, to masz od cholery zajebistych zawodników, ale nie tylko zajebistych, ale o różnym stylu walki. Wiesz, każdy naprawdę posiada zupełnie odmienny styl walki i naprawdę ktokolwiek ze świata by się nagle nie znalazł na naszym treningu, mówię tutaj o tej kategorii lekkiej, to na pewno byłby mocno zdziwiony, zadowolony i na pewno chciałby porobić z nami dosyć długo. Ale mimo wszystko, to wszyscy to są ludzie, wiesz, to są moi, no kurde, wiesz, nieraz przyjaciele, nieraz bardzo dobrzy koledzy. Także to nadal jest taki, wiesz, trening jakby domowy. I według mnie, żeby wspiąć się jeszcze troszeczkę na te wyżyny trochę wyższe, potrzeba jest nadal jeszcze kolejnego bodźca, dlatego taki wyjazd, na przykład jak sobie zrobiłem teraz na 3 tygodnie, to jest właśnie to jest ten element, który potrafi jakby wznieść się jeszcze na chwilę wyżej, żeby poczuć troszeczkę tej adrenaliny i żeby ta koncentracja, powiedzmy, na treningu nie była w 90%, to w 100%. Mówisz o koncentracji, o tych wszystkich rzeczach, które przychodzą też z doświadczeniem, więc pytanie może dwuczłonowe na początku. Czy pamiętasz, do jakiego utworu wychodzić na KSW 47? KSW 47? Jak z Normanem walczyłeś? Do Palucha. Tak, i tam było w moim życiu ciągle góra-dół. Teraz mamy tą taką zwyżkę, jeśli chodzi o zwycięstwo, to też czy jesteś w stanie przedstawić nam tutaj tak naprawdę na przestrzeni tych wszystkich walk, lat, co się w twojej mentalności zmieniło, czy może po prostu w życiu, że jesteś w stanie to wszystko na chłodno, z dystansem do tego wszystkiego podejść? Wiesz co, generalnie bardzo fajne pytanie, wymagające bardzo długiej odpowiedzi. I no właśnie, dlatego to jest, wiesz, to jest wywiad i nie będę teraz tutaj o tym mówił. Nie wiem, czy kiedykolwiek wspomnę o tym nawet w jakimś podcaście czy o czymś takim, bo to są rzeczy też, o których do końca nie chcę mówić. Może jak przyjdzie czas, w którym, nie wiem, napiszemy jakąś książkę albo coś takiego, albo nie wiem, może zechce się kiedyś z tym po prostu podzielić nawet gdzieś tam w mediach, to może wtedy opowiem o tym więcej, ale dobrze zauważyłeś właśnie, tak jak chociażby w tej piosence góra dół, tak jak łatwo zauważyć w moim życiu też tak było. Teraz obecnie jest góra i czuję się na tej wznoszącej pozycji zdecydowanie. A co się zmieniło, co się wydarzyło, to tak jak powiedziałem, to wymaga naprawdę dłuższej odpowiedzi, ale zmieniło się zdecydowanie. Patrząc na te twoje sportowe wyzwania, nie zapadła w pamięć taka kiedyś twoja wypowiedź, kiedy mówiłeś, że tak naprawdę ciebie najbardziej to kręciłoby, gdybyś mógł sobie raz tu zawalczyć, raz zawalczyć w UFC, raz może w KSW, raz może gdzieś w Bellatorze, może w innej dyscyplinie. Powiedz, czy to nie jest coś takiego, że gdzieś tam w tyle głowy właśnie siedzi, że tego się nie uda spełnić, że to akurat jest chyba nie do zrobienia w tym momencie przy tych wszystkich okolicznościach, które istnieją w sportach walki? Zdecydowanie to siedzi w mojej głowie, wkurza mnie to na maksa. Wkurza mnie to, że wiesz... Najpierw odpowiem na to pytanie. Ja bym chciał, tak jak mówisz, wiesz, zestawić mistrza z mistrzem innej organizacji, to byłoby coś cudownego, nie? Nawet po tej walce
Jeżeli będę miał pas na biodrach, to nawet coś takiego chciałbym wspomnieć, także jeżeli jakie będziecie... Ciekawe, z jaką organizacją ewentualnie chciałbyś zestawić, z jakim mistrzem? No zobacz, na przykład, bo każda organizacja, wiesz, tworzy z tego, że ja jestem najlepszy, moja organizacja jest najlepsza, nie? No dobra, okej, są organizacje lepsze, gorsze, ale ludzie zapominają o tym, że jeżeli jest organizacja najlepsza, to tam nie każdy jest najlepszy, wiesz, nie? To, że na przykład UFC ma największą ilość najlepszych zawodników, to nie znaczy, że każdy, kto jest z UFC, jest jakimś mega jakimś tam kozakiem czy czymś takim, wiesz. Naprawdę, ludzie trenujący na całym świecie, wszyscy są bardzo mocni, wiesz, my się miksujemy i to nie jest tak, że nagle, tak jak jest myślenie Kowalskich, że o, ten jest z UFC, wejdzie i zrobi rozpierdol. No nie jest tak, wiesz. To naprawdę to nie jest tak, tu wszyscy chłopacy ciężko trenują, każdy ma różne style walki. Ale na przykład, odpowiadając na twoje pytanie, to organizacja, o której ja na przykład sobie tak myślę, to zobacz, Japonia zawsze była takim krajem, która lubiła tego typu zestawienia i lubiła wychodzić jakby poza jakieś tam schematy utarte, nie? Oni mówią o tym, że są twórcą wielu sztuk walki w ogóle i już nie mówią, że cała ta ich kultura miesza się ze sztukami walki. Jakby zrobić coś takiego, na przykład mistrz Rizin kontra mistrz KSW. To bardzo ciekawy pomysł, to jest rzeczywiście tym bardziej, że kiedyś ta współpraca była już nawiązywana. No, dlatego nie w tym mówię. I nie tylko dlatego, ale na przykład mnie wschód bardziej jara niż zachód i to mi się na przykład podoba, nie? A tu wiesz, a tu każdy patrzy typowo na biznes, nie? To dobra, nie możemy tego zrobić, bo u nas jest tak i tak, pompujemy u nas, wiesz, co by było, gdyby na przykład ten mistrz przegrał z tamtym. No i oczywiście też sport, oczywiście, a to jakby troszeczkę zatraciło to, że sztuki walki już nie są sztukami walki, tylko są sportem walki, nie? A można by było jednak to cały czas utrzymać, żeby to nadal były sztuką sportu walki. Podpowiadałeś już szefom no takie ewentualne rozwiązanie? W ogóle gdzieś tam wspominałeś o tym? Pierwszy raz. No to może będziemy tutaj... Zaczniemy taki w ogóle... Ja w ogóle mam wiele bardzo dobrych pomysłów według mnie, ale naprawdę. I tylko nie będę ukrywał, chcę sobie to wszystko uzbierać i się wypowiedzieć właśnie na swoim kanale różne pomysły, które mam w głowie, bo wydaje mi się, że byłyby to fajne rzeczy. Właśnie ten kanał też jest jakimś jest pomysłem, prawda? I też go rozwijasz. No jest i wiesz, jest sobie luźno na flow, kręcę teraz to, co się po prostu dzieje, kiedy coś się dzieje, to sobie kręcę, wrzucam. Robię to jakby wyjątkowo łatwo, bo chłopaki widzą na przykład, powiedzmy, mój vlog z Miami, kiedy powstał, no sobie tam wyjmowałem komórkę, nagle sobie coś tam kręciłem, a zmontowałem go, jak leciliśmy samolotem do Las Vegas z kolei, wiesz, nie, zmontowałem wszystkie odcinki, już były. Także tak w międzyczasie gdzieś tam sobie coś tworzę, a wiesz, na przykład wczoraj sobie obejrzałem dokument Ronda Rousey, nie, i tak oglądam ten dokument i mówię, kurde, przecież jakby wszystko, co zawsze nagrywam z Gamerem, na przykład Gamer UFC, nie? Tak jak jest ta playlista. To przecież gdybym, powiedzmy, za 10 lat, za na przykład 3 lata, jak Gamer zostanie mistrzem UFC i z tych wszystkich materiałów wyciągnąć i zrobić dokument, to będzie o niebo lepszy niż ten dokument Ronda Rousey. Oscar może, no, Oscara by nie było, nie, bo tam nie ma żadnej gry aktorskiej, ale generalnie byłby ciekawszy niż te dokumenty, które są pokazywane w Netflixie na przykład, nie? I co, to... Tak trochę się rozgadaliśmy, ale to dopytam w takim razie. Widziałbyś się też w takiej właśnie roli, gdzieś potem ewentualnie zająć się od tej strony też sportami walki? Właśnie gdzieś tam tworzyć takie rzeczy, tworzyć jakieś filmy z kimś, z kim trenowałeś, albo bardziej niż trenerka to by cię kręciło? Kurde, moim problemem jest to, że mnie za dużo w ogóle kręci. I właśnie na przykład tak przychodzi, wiesz, przygotowanie do walki, to naprawdę muszę odtrącić wiele rzeczy i skupić się tylko na treningu, tylko na walce. Dlatego to jak, jeżeli tak zadałeś pytanie, to ja się widzę wszędzie. Na przykład, to już naprawdę widzę się wszędzie, już nie mówię o tym, że tak jak od dziecka, powiedzmy, siedziałem w sportach walki i chciałem to robić, to jeśli chodzi na przykład o te takie, nazwijmy to, medialne, stanie za kamerą, czy jakiś program, to też jakby na tym czymś byłem wychowany i wydaje mi się, że dlatego też się wzięła stąd ta zajawka. Generalnie ktoś tam tak mówił, że jeżeli nie wiesz, nie masz pasji żadnej na przykład, to spróbuj cofnąć się wstecz, powiedzmy, kiedy miałeś, nie wiem, 6-10 lat i co robiłeś wtedy, bo nie robiłeś wtedy tego ani dla pieniędzy, ani dla niczego, tylko z samej chęci robienia tego i to byłeś prawdziwy ty, to jest to, co chciałeś robić, no to co, no to ja zawsze w sztukach walki siedziałem od zawsze, a to, co na przykład mnie jarało, na przykład oglądałem Gwiezdne Wojny, a potem oglądałem, a jak zostały one zrobione, ja miałem 8 lat i oglądałem, jak one zostały zrobione, bo mnie to jakoś tam interesowało, jarało.
samo, tak na marginesie zupełnie. Z Gwiezdnymi Wojnami miałem to samo. Widzisz, teraz stoisz za kamerą i z mikrofonem, nie? Nawet no. Także wiesz, także nie ukrywam, że gdzieś tam może też to, nie? Tenerka nie do końca, bo to troszeczkę ogranicza, że musisz jakby siedzieć na miejscu i to trochę nie ja, ale trenerka na przykład dwóch osób już tak. Czyli takich wybranych. Żeby tylko na przykład mieć dwie osoby pod sobą, tak, na przykład ojciec Lomaczenka z Lomaczenkiem i coś takiego bym mierał, żeby być takim, wiesz, ich sensejem, ich takim, wiesz, nie? Borysie, w jednym z ostatnich materiałów, bodajże nawet na twoim kanale, opowiadałeś o tym, że pewne rzeczy odciągają naszą uwagę. Pamiętam, powiedziałeś, że skupiłeś się też na tworzeniu filmów. To też czy z perspektywy czasu w nomenklaturze sportów walki też używa się tego słowa fokus, czyli to skupienie. Ja też patrzę na przykład Krzysztofa Klaczka, który jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Czy ty uważasz z perspektywy czasu, że jedną z takich głównych przyczyn porażek są właśnie takie poboczne rzeczy, którymi chcielibyśmy się też zajmować? Wiesz co, na pewno nie jedną z głównych przyczyn, ale na pewno to nie pomaga. Ja kiedyś mówiłem, no dobra, no mogę w międzyczasie robić sobie różne rzeczy, to, tamto, no bo i tak spędzam tyle czasu, ile spędzam na treningach. Ale potem jest tak zwana praca domowa, o której może powiem kiedy później, bo każdy trenuje z nas powiedzmy tyle samo, ale są prace domowe, które nie trzeba wykorzystywać do tego fizyczności, a to też rozwija. I według mnie właśnie powiedzmy zamiast tracić czas, tracić w cudzysłowie na pracę, nie? Na wykonywanie jakichś tam innych rzeczy, możesz to poświęcić na pracę domową, która daje naprawdę dużo. Ja jeszcze chciałbym zapytać, może zdradzisz, jesteś zawodnikiem, który walczy bardzo efektownie, to też czy właśnie twój ringowy, klatkowy pseudonim, który towarzyszy ci od lat, Tasmański Diabeł, czy taka jest właśnie tego geneza, czy mógłbyś tutaj przybliżyć, skąd się to wzięło, kto tego użył, jak to było? Wiesz co, nie wiem, czy ludzie kojarzą Alfa, ogólnie Alf nadał mi tą ksywę, Maciego. Tak jest. Byliśmy kiedyś na zawodach grapplingowych. No i właśnie wzięło się to z mojego stylu walki. Mówi, kurwa, ty jesteś jakiś jebnięty diabeł tasmański. Mówi, bo wzięło się to stąd, że przez pierwsze 5 minut nie było w ogóle punktacji, dopiero chyba po pierwszych 5 minutach była dopiero punktacja, a ja w 5 minut zrobiłem tych punktów chyba z 30. Wiesz, nie? Bo mnie nie interesowały punkty. Tak. No, ja po prostu chciałem wyjść i wiesz, i walczyć, nie? I w ogóle nie interesowałem się punktami. Stąd to się wzięło, potem się to faktycznie zaczęło przyjmować, a śmiesznym jest to wszystko to, że ostatnio jak byliśmy w American Top Team, to właśnie sparowałem z Sidneyem Atlałem, kończymy rundę i mówi, ty jesteś taki diabeł tasmański. A ja tak, nie, w ogóle nie, a ja mówię, ale ty wiesz, mówię, jaką mi tam dali tą ksywę? On mówi, nie, ale że co? I zacząłem mu to opowiadać i tak śmiesznie wyszło, że kolejny gość, który mi dał tą ksywę, także ogólnie mi się ona w ogóle nie podoba. Mi się ona w ogóle nie podoba, ale no jest, nie? To tak jak ktoś ma, nie wiem, no, Głupol, mój kupel ma na przykład wszystko Głupol, no to też by na pewno nie chciał mieć sobie Głupol, nie? Każdy jakąś ma ciekawe, no ale nic. No. Ja bym rzecz chciał zapytać o twój kanał na YouTubie. Tak z perspektywy czasu, na samym początku jak go rozkręcałeś, wszyscy mówili, że tracisz czas na kanał, zamiast zająć się treningami. No finał tej historii jest taki, że walczysz o pas, a mnóstwo zawodników poszło w twoje ślady. Jak dzisiaj o tym myślisz w ten sposób, to no taki trochę uśmiech, czy chichot losu nawet. Wiesz co, właśnie najlepsze jest to, że wiele takich sytuacji się wydarzyło, nie? Właśnie wiele i naprawdę dotyczy to w ogóle mnie, że coś robię, na początku się z tego śmieją, ja generalnie czerpię z tego paliwo, bo ja biorę coś takiego, że jeżeli ktoś się ze mnie śmieje, jeżeli ktoś mówi, że to nie dam rady czy coś, to nie jest tak, że o, może mają rację, tylko biorę z tego paliwo i mówię, a ja wam kurwa pokażę, wiesz, i tak próbuję działać. I generalnie to właśnie jest tak, jak mówisz, że nagle patrzę i nawet nie ludzie tutaj stąd, oczywiście nie mówię, bo oni mnie nie znają nawet, ale ludzie z całego na przykład świata wiem, a nagle patrzę, ten zakłada kanał, coś tam próbują, ale to nie wychodzi za bardzo, wiesz. Ja coś zacząłem robić, kiedy nikt nie miał, a to wybuchło wręcz, wiesz, nie? A teraz sobie to mam i się tym bawię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jak odchodziliśmy z Ankosu do Czerwonego Smoka, co oni robią, gdzie, co, jak, w ogóle, że ten... I od razu się spodziewali nie wiadomo czego, wiesz, poszliśmy do klubu, gdzie trzeba było zacząć powoli wszystko budować. Na początku gdzieś tam jedni wygrywali, drudzy przegrywali, no i mówię, no, patałachy.
nie? Minęło trochę czasu i najprawdopodobniej jesteśmy klubem roku w tym roku, nie? No i gdzie są teraz ci mądrzy, wiesz? I tak naprawdę takich sytuacji jest wiele. O, odnośnie mnie. Tu gdzieś przegrałem jakieś 3 walki pod rząd. Szczerze, dla mnie to przegrałem z Sodliczem, a 2 kolejne w każdą stronę mogły pójść, tak na dobrą sprawę. No ale dobra, wynik szedł świat. Teraz bije się o pas, wiesz. Lubię ludziom zamykać buzię, takim niemiłym ludziom. To cóż, no to chyba najlepsza puenta w takim razie przed sobotą. Też w sobotę będzie to hasło obowiązywało, to ja wam pokażę.